50 lat temu, pod koniec 1973 roku, pierwszy Ikarus serii 200, właśnie legendarnej, która tutaj jest głównym uczestnikiem dzisiejszego wydarzenia, trafił do ówczesnego Wojewódzkiego Przedsiębiorstwa Komunikacji w Katowicach i ono właśnie było pierwszym przedsiębiorstwem, do którego w ogóle w Polsce te autobusy trafiły. To ostatnie Ikarusy w Polsce zjechały z linii w 2021 roku, więc już nie ma nigdzie, nie spotkamy Ikarusa w takiej regularnej obsłudze. Są w niektórych miastach linie turystyczne uruchamiane na okres wakacyjny, no ale wiadomo, to już nie jest to samo. Także no już dzisiaj tych autobusów nie spotkamy. O 12 rozpocznie się uroczysta parada ulicami Katowic, aby właśnie mieszkańcom przypomnieć te sentymentalne pojazdy. No i później od godziny 13 do 19 jest tutaj piknik rodzinny z atrakcjami dla młodszych, starszych, z możliwością oglądania pojazdów na miejscu i różnymi atrakcjami. Autobus marki Ikarus dla kierowcy to jest niezwykle komfortowy pojazd. Każdy z moich kolegów to na pewno potwierdzi. Warunkiem tego jest po prostu, żeby ten autobus był sprawny. Jeżeli wszystko z nim działa tak, jak producent to wymyślił, to jest to naprawdę bardzo komfortowy autobus i kierowcy z dużym sentymentem wspominają pracę na tych pojazdach. Głównie dlatego, że są to autobusy wysokopodłogowe, dla kierowcy wygodniejsze, dlatego że nie czuć aż tak bardzo nierówności na drodze. Jest to bardzo solidna, trwała i wytrzymała konstrukcja. Ogromny sentyment do tych pojazdów, ogromna dusza, jaką te pojazdy posiadają, sprawia, że każdy kierowca z dużą przyjemnością chciałby jeszcze nie jeden kurs wykonać takim właśnie tradycyjnym węgierskim Ikarusem. Na pewno był większy przewiew niż jest obecnie. Wszystkie okna były zawsze pootwierane na oścież, a teraz no niestety okien nie da się otworzyć, a klimatyzacja i tak nie działa. A jaki był komfort jazdy, jak się jeździło? Znaczy się, ja to wspominam z rozrzewieniem, bo wtedy byłam mała, więc wtedy wszystko było dużo łatwiejsze niż jest obecnie, więc na pewno ten sentyment wynika z tego. W szkoły jeździłem z Nikiszowca do Szopienic. To była najlepsza jazda, niepowtarzalna. Tak więc cieszę się, że to jest dzisiaj. Nie uważam to jako utrudnienie, tylko po prostu wspaniałe wspomnienie. Może dlatego, że jako młoda dziewczyna jeżdżąca na studia, na przykład linią 139 w Krakowie, która była właśnie obsadzona Ikarusami przegubowymi, no bardzo dobrze to wspominam, bo to była dla mnie frajda, nie uciążliwość. Może za 20 lat, jak będę starszą babcią i będę musiała wsiąść na taką linię turystyczną, to będę mówiła ojej, ojej, ojej. Ale tak, to bardzo dobrze to wspominam i zachęcam tutaj do przejażdżki. Sam jeździłem jako kierowca. Można powiedzieć, przy takiej pogodzie na przykład to było bardzo ciężko. A jeszcze te ręczne skrzynie biegów, no to już ten. Ale miło wspominam. To się wiązały takie różne i przygody, i awarie. Także to bardzo, bardzo mile się wspomina, choć może wtedy człowiek psioczył, nie, że nie dojedzie to, ale teraz można to tak wspomnieniami ująć jako pozytywnie.